Dobry dzień Państwu. Ja nazywam się Mateusz Mieczyński i to jest kolejny odcinek spotkań z Kuluszartem. Spotykamy się po krótkiej przerwie, albo długiej, spowodowanej wieloma różnymi innymi zajęciami. Ale wznowiliśmy tę serię ze względu na to, że jest ku temu ważny powód. Tym ważnym powodem jest nasz dzisiejszy gość. Krótko postaram się go przedstawić. Jest on uczestnikiem pracowni dramatu w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Jest autorem wspaniałego spektaklu, sztuki właściwie teatralnej, którą napisał Białe Tango. No i zwieńcza to chyba fakt, że jest też współorganizatorem, współpomysłodawcą tegorocznego projektu na Olsztyński Budżet Obywatelski, Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych. Z tym krótkim słowem wstępu chciałbym zaprosić Michała Kaźmierczaka. Witam. Cześć Michale, witam, ja Ciebie witam. Również. Z tym wspaniałym to przybiałeś. Wspaniałym, nie? Bo tak jak chciałem powiedzieć, że jakby tym powodem ku temu było głównie to, że ten spektakl, prawda? Jakby te białe tango. Nie wiem, jaki był twój powód. No taki właśnie. W sensie taki z tym białym tangiem, ale ze względu na to, że myślałem, że jeszcze ludzie się będą mogli załapać na to. A z tego, co mi powiedziałeś przed chwilą, na off the record, jak to się mówi. No w to tym już, miesiącu się pewnie nie załapił. To już się nie załapił. Ale będzie jeszcze grany na pewno w tym sezonie. Znaczy nie wiem, czy w tym sezonie, ale w przyszłym na pewno. To nie, będzie, tak, to nie jest tak, że znika. Na pewno on się jeszcze pojawi, więc można wypatrywać go. No to super, no bo w sensie no, ja go zachwalam, ja go tego polecam wszystkim, bo myślę, że jest naprawdę dobry. I to nie tylko ze względu na to, dziękuję, na jego aktualną treść. Co jakby to już jest chyba powtarzane, prawda? W sensie jakby ta treść jest zauważalna już w jakichś tam różnych innych miejscach, ale ze względu na formę też, prawda? Jak, w sensie, bo to chyba jest takie charakterystyczne w twojej twórczości jeszcze powstającej dopiero, prawda? Jakby, jeżeli wydaje mi się tak, wydaje mi się, że tak, jakoś tak staram się sobie jakoś wyrabiać swój język, swoją stylistykę taką opartą na absurdzie. No to mnóstwo różnych inspiracji na pewno jest, które mnie w tym kierunku kierują. Jakbyś miał podać trzech takich, albo dwóch, albo jednego chociaż swojego głównego inspiratora. No chyba największym takim w moim życiu osobą, która się pojawiła i w ogóle mój mózg eksplodował, to była Dorota Masłowska. Pewnie ją tam jeszcze troszeczkę czuć w tej mojej twórczości. Mm-hmm. Miałem taki okres po przeczytaniu Wojny polsko-ruskiej, że oczywiście chciałem ją naśladować, ale to, no, było, faktycznie, no, to nie było dobre. Ale teraz na pewno jakoś tam po części we mnie to zostało. Nie naśladuję, inspiruję się po prostu. Mhm. Kto jeszcze? Kurt Vonnegut. Bardzo go lubię. Mhm. Może go pewnie nie widać, kopiałem tango. Nie, znaczy szczerze powiedziawszy, nie znam go. Nie taki amerykański autor, bardzo polecam. Mhm. On prozę pisał. I trzeci. Okej. Okay. No ale to Masłowska to i tak jest. Szymon ciekawe. Bogacz. Szymon Bogacz? Tak, to jest taki współczesny dramatopisarz, naprawdę jest świetny. Czyli raczej współczesna twórczość w ogóle. Jakby tak, tak, jak najbardziej. No jest to bardzo współczesny ten język, który tam stworzyłem, też no jest tak, bardzo współczesny. No ale z kolei jakiś tam, nie wiem, Różewicz, Gombrowicz też troszkę jakby... A, no to też, oczywiście, też to tak, jak najbardziej. Ale może nie zagłębiając się w nazwiska i, prawda, w jakieś tam zawiłości stylistyczne, czy coś? Chciałem się Ciebie zapytać, jak to jest w ogóle? W sensie, bo to jest twój pierwszy spektakl. W sensie twoja pierwsza sztuka, która została wystawiona w teatrze. No tak, pełnoprawny debiut to jest. Wcześniej był jeszcze wystawiony czytanka w Lalkach też właśnie. Na podstawie Wańkowicza tekst. Znaczy inspirowany tak naprawdę, bo to nie był na podstawie. Tam mieliśmy zadanie, po prostu przydzielony rozdział. Mieliśmy jakieś wątki sobie wybrać i ja napisałem taką wariację. Więc jakby to jest drugi tekst, który widziałem na scenie, ale jest to taki pełnoprawny debiut, który jest w repertuarze i tak dalej, więc kurde, premiera. Jakie to jest uczucie? O ja. Nie wiem, kurczę, to tego się nie da opisać po prostu. Jak wchodziłem na premierę, to myślałem, że albo się rozpłaczę, albo zemdleję po prostu, raz, że stres, a dwa, że po prostu taka euforia, coś niewiarygodnego. Jak się wychodzi na scenę, potem jak już wiadomo, na premierze oklaski i tak dalej.
Kurczę, no tego się nie da po prostu opisać słowami. To jest coś niewiarygodnego w ogóle, kurczę. Ja też miałem taką specyficzną rolę przy powstawaniu tego spektaklu, bo zazwyczaj to jest tak, że po prostu dramaturg daje tekst i reżyser robi co chce. Ja tutaj jakby cały czas w procesie powstawania uczestniczyłem i to też nie jest tak, że ten tekst, tak jak napisałem pierwotnie, tak go widać w Białym Tangu na scenie, bo w pewnym momencie on bardzo ewoluował po pierwszych czytaniach. W ogóle musiałem połowę tak naprawdę przepisać od nowa. I to też nie jest tak, że to jest jakby takie 100% moje, bo w pewnym momencie zaczęliśmy już wszyscy razem, czyli reżyser Jan Poliwka, Młynarczyk, Mikosza i Czaplarski, trójka aktorów, którzy tam występują. Zaczęliśmy kminić, zaczęliśmy budować tą całą historię. Ja potem wracałem sobie do domu, dokładałem oczywiście od siebie, pisałem dialogi. I tak, no to więc powstało. Tak, tak to powstawało, tak. To bardzo, bardzo fajne, wielka nauka dla mnie przede wszystkim. I teraz jak będziesz pisał kolejną sztukę, masz już coś w ogóle? Już masz coś tam na pulpicie, że tak powiem? Szukam. Szukasz? No. Tak, tak. Jakby nie mam nowej historii zaczętej, ale cały czas szukam, bo już kilka tam się fajnych propozycji pojawiło. Znaczy kilka fajnych propozycji, no jakieś tam plany już są. Kurde, bo to chyba to jest najtrudniejsze, prawda? W sensie jest to z pewnością sukces, Białe Tango, jakby premiera i w ogóle jako spektakl, który się dobrze też sprzedaje chyba, prawda? Skoro już nie ma miejsca teraz. Tak, to fajnie. I najtrudniej jest chyba przebić jeszcze bardziej to, nie? W sensie, żeby a to... wiesz, to nawet nie myślałem o tym. Nie myślałeś o tym? Nie, nie miałem czegoś takiego, że kurczę, o Białe Tango, o co ja teraz zrobię, żeby to było jeszcze fajniejsze. No może i słusznie. Nie, jakoś kompletnie ta myśl mi się nie pojawiła nigdy w głowie. Teraz mam po prostu, ja też bardzo zmęczony byłem w ogóle tym wszystkim, bo to no, próby trwały kilka miesięcy i jakby jak tylko mogłem, to uczestniczyłem, pisałem, przepisywałem, więc to też jest duży bardzo wysiłek, więc potrzebowałem też na pewno od tej premiery trochę czasu, trochę odpoczynku, przewietrzenia głowy. Teraz mi się wydaje, że już jest okej, i zaczynam szukać nowych inspiracji, nowych wątków, nowych historii, tam gdzieś sobie układać powoli w głowie. No nie, pamiętam, kiedyś przeczytałem, że Stephen King codziennie siada rano o tej samej godzinie i pisze przynajmniej 100 stron. Jakby dla mnie wtedy to było takie szok, w sensie, że można mieć taką jakby, w sensie, że ta sztuka, którą się tworzy, jest już jakby w pewnym mechanizmem, sensie takim już tak, maszynką, nie? Maszynką do robienia. Tak, 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 tak. No jakby z jednej strony to nie jest tak, że wszyscy powiedzą, że King robi hałę, prawda, no bo robi jednak... Ja nie lubię kryminałów, więc nie czytałem. No ale jest uznanym autorem, prawda? No tak, tak. A z drugiej strony jakby jest ta dyscyplina, jakaś taka systematyczność i to jest traktowane chyba jakoś tak faktycznie półetatową pracę, że tam nie wiem, pełny etat może, nie. No tak, tak. No ale to nie tylko on przecież, no i Pil w Polsce też on tak pisze, że codziennie po prostu rano siada sobie i pisze. Nieważne, czy on napisze 100 stron, czy napisze pół strony, ale codziennie wysiedzi te kilka godzin rano po kawie porannej. I tak jak mówisz, taki trochę etat po prostu, że musi swoje odpracować. Kiedyś tak próbowałem. I co? Udało mi się tak chyba przez miesiąc, że codziennie siadałem na godzinę i pisałem. No jak widać, już wytrzymałem tylko miesiąc w takim trybie. Nie wiem, to jest trudne, bardzo trudne taką dyscyplinę sobie samemu narzucić. Ale to jest też tak... No nie wiem, ja chyba nie jestem człowiekiem, który potrafi tak się zmusić do takiego do pisania. Ja potrzebuję jakiejś takiej weny? Nie, to też nie jest tak, bo z tą weną to też jest tak, że jakbym chciał siedzieć i czekać tylko na wenę, to bym napisał jeden tekst w roku albo jeden tekst na 2 lata tak naprawdę, tak, że siadam po prostu i euforia, nie? To jest bez sensu. No ale... Trzeba trochę tą wenę prowokować, ja tak sobie kiedyś pomyślałem właśnie, że trzeba sobie siedzieć. W jaki sposób prowokujesz wenę? No szukasz właśnie, oglądasz filmy, spektakle, czytasz, kminisz sobie jakieś historie, zapisujesz sobie jakieś zdania, które na przykład kiedyś Pik powiedział takie fajne zdanie, że pisanie książki, w ogóle pisanie dzieła literackiego, to jest coś takiego, że zapisujesz sobie jedno genialne zdanie, takie jedno zdanie, w którym jesteś przekonany, że ono jest wybitnie genialne i jednocześnie jesteś przekonany, że po tym jednym genialnym zdaniu przyjdzie po prostu tysiące następnych. Że jakby taki jest proces powstawania troszeczkę. Ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo mnie to zaintrygowało. I to jest właśnie też szukanie takich zdań, wiesz, ja też teraz miałem takie właśnie sytuacje, że po prostu jakieś zdanie w ogóle, kurczę, mi nagle przyszło do głowy, siadałem i potrafiłem, nie wiem, 20 stron tak po prostu z rozmachu, nie? Często mam tak, że mam takie genialne zdanie przed snem, a później idę spać i już zapominam. Trzeba zapisywać. Trzeba zapisywać. No dobrze, ale to jakie plany w takim razie masz teraz? Czy to teraz szukasz inspiracji, czy jednak jakoś idziesz za ciosem i...
słuchowisko prawdopodobnie powstanie, taki jest plan, bo tutaj Andrzej Bartnikowski z Teatru Lalek właśnie dostał propozycję od Radia Olsztyn, żeby tam zrobić jakieś słuchowisko, ja mam już gotowy tekst. Twój tekst? Tak, tak, mój tekst. No tak, to logicznie. I będziesz pomagał jakoś, będziesz współtworzył to słuchowisko radiowe? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, w jakim to będzie robione trybie. Nie wiem, ja bardzo marzyłem w sumie o słuchowisku, bardzo, bardzo lubię i bardzo się cieszę, znaczy jeśli to oczywiście się uda, bo to też będzie tak, że kilka osób z pracowni po prostu napisze te teksty, dyrektor wyśle i oni sobie wybiorą. Także to... Bo tak naprawdę też nie wiem, czy to będzie jedno słuchowisko, czy to będzie kilka słuchowisk. No nie wiem, na razie to jest bardzo płynny temat, ale jakby propozycja jest rzucona, bardzo chciałbym pójść w tym kierunku, bardzo chciałbym to zrobić. No ale to i tak chyba jest rewelacyjny pomysł, bo słuchowisk radiowe na dwójce są na pewno. Ale w trójce. W trójce są jeszcze. W Radiu Olsztyn też czasami są. Tak, są jeszcze? No jasne. No ale to... Tak źle się słuchowisko radiowe nie ma w Polsce, jakby się mogło wydawać. No to dobrze, no to i tak fajnie. To jest tak fajnie. Michale, chciałbym się ciebie jeszcze zapytać, żebyś polecił może jakieś dwa wytwory kultury, jakieś dwie książki, dwa filmy, może jedną książkę, jedną piosenkę, albo jedną piosenkę, jeden sztukę teatralną, tylko może już nie Białe Tango. Ale dwa z każdej dziedziny sztuki, czy dwa? Coś, co moglibyśmy polecić tylko do obejrzenia, może ktoś by się zainspirował tym, coś, co ostatnio słuchałeś, albo może jest to twoja ulubiona książka. Życia. Aha. Myślę, bo przegrzebuję swoją pamięć. Co mnie z muzyki ostatnio tak najbardziej zachwyciło? Płyta WW ostatnia jest wybitna. Naprawdę jest wybitna. Bardzo polecam zespół Bitamina, bardzo fajną muzykę robią. Bardzo... Będą w Olsztynie niedługo. Właśnie idę na koncert. Idziesz na koncert? Oczywiście. Już mam bilecik kupiony. Tak? No, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Szczególnie też ta płyta, którą zrobili przed tą ostatnią kawalerką w Plac Zabaw. I to jest właśnie, to jest w ogóle świetna rzecz, bo... Znasz tą płytę? Tak, tak, tak. Chociaż ja jestem fanem Gentlemanela, ale to chyba jest poza albumami. Tak, to jest jakaś tam piosenka, którą sobie nagrali. Kto ale... wie, czy... Ale Plac Zabaw jest świetny pod tym względem, że to jest właśnie zrobione tak jakby słuchowisko. Trochę tak, no. I to jest w ogóle tak niesamowity twór i oni mają fajny talent do budowania takich bardzo chwytliwych melodii, takich ładnych. To jest bardzo ważne. A jednocześnie nie jest to infantylne, nie jest to głupie. I to też już tak jest myślę. W ogóle. Chociaż moja dziewczyna mówi, że to że działa na nerwy w ogóle zawsze. Witaminę, kiwa głową właśnie. No dobrze. To nie zda się. Nie zda się. Polecamy te dwa twory. To dziękuję Michale za spotkanie i zapraszamy na Białe Tango. I na Festiwal Teatrów Ulicznych. I na Festiwal Teatrów Ulicznych, który będzie kiedy? W lipcu? W sierpniu. Sierpniu. Jednak w sierpniu. Tak. Jeszcze znam jeszcze datę, ale jeszcze zachowamy. Będzie się działo, co? Będzie się działo. Można nas śledzić na Facebooku. Jesteśmy jako Festiwal Teatrów Ulicznych Olsztyński. Dobra. I tam... wszystkie informacje na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo.